Ty zrobiłeś trochę taki American Dream. Zacząłeś w Polsce, ale skończyłeś uczelnię z małego miasteczka. Skończyłeś uczelnię w Stanach. Rozpocząłeś swoją pierwszą klinikę. Teraz podbijasz rynek USA. Skąd miałeś na to tyle zaparcia i funduszy przede wszystkim, żeby studiować w Stanach, założyć pierwszą swoją działalność? Ja wywodzę się z Dębna, z Podgorzowa, małe miasteczko, które absolutnie kocham. Kocham tam przebywać, kocham tych ludzi, ale dla mnie to miasteczko było trochę za ciasne, za małe. Najpierw studiowałem w Szczecinie, później w Warszawie, później właśnie w Stanach. Ja cały czas chciałem po prostu iść do przodu i rozwijać się i podbijać właśnie coraz jakby większe miasta, później tak naprawdę świat. Miałem mega takiego dużo samozaparcia i wiary, przede wszystkim wiary w siebie i odwagi, bo w życiu najważniejsza jest odwaga, żeby ten pierwszy krok postawić. Dużo ludzi boi się, dlatego że zamyka się w swoim takim jakby zonie, w strefie, tak, gdzie im jest dobrze, gdzie no, wolą tutaj być, a nie wyjść poza, bo a nuż tam będzie coś gorzej. Ja nigdy się nie bałem. Wiedziałem, że zawsze sobie w życiu poradzę, w razie czego wrócę do tej swojej zony, do tego małego miasteczka. Ale najpierw właśnie zawojowałem Warszawę, później zawojowałem trochę świata i zawsze wierzyłem w to, że mi się uda, ale ciężką pracą. To nie przychodziło absolutnie od tak sobie, za darmo. Nikt mi nie dał pieniędzy, żebym otworzył swój pierwszy biznes. Ja jestem wdzięczny moim rodzicom i dziadkom, że pomagali mi w wykształceniu, bo faktycznie to były duże pieniądze, aby utrzymać mnie w takiej Warszawie, żebym skończył medycynę. Ale później ja zarabiałem sam, własnymi rękoma i własną głową. Bardzo często mega ciężką pracą, po kilkanaście godzin dziennie. Więc pierwszą firmę, którą otworzyłem, później kolejnej kliniki, absolutnie zrobiłem te pieniążki sam, nikt mi nie dał. I wiesz, teraz fajnie, wiesz, no jestem dumny z tego, ale też jak niektórzy hejterzy mówią, o, na pewno ukradł ten pierwszy milion, prawda? Albo ktoś mu dał, albo liczą mi właśnie, ile mam pieniędzy, jakim samochodem jeżdżę i gdzie mieszkam. Ale mi naprawdę tego nikt nie dał. Każdy może osiągnąć tyle, co ja i więcej, tylko trzeba być właśnie odważnym, postawić ten pierwszy krok. Ja się nie bałem tego, postawiłem. I siedzimy dziś tutaj w warszawskim moim mieszkaniu, znasz wartość tego mieszkania. Mam ileś nieruchomości w Warszawie, mam kilka nieruchomości w Miami. Nie mówię po to, żeby się chwalić, nie. Po to, żeby faktycznie zainspirować innych. Też możesz, tylko postaw ten pierwszy krok. Miej odwagę. Zainspirowałeś mnie tutaj, jestem bardzo ciekawa, jakich tych prac podczas, rozumiem, studiów, gdzieś tam studiując jeszcze też w Stanach, łapałeś różne, rozumiem, fuchy, żeby się trochę wspomóc, utrzymać, co to były za zajęcia? Ja nie wstydzę się tego, że podczas studiów sprzątałem po to, żeby faktycznie zarobić na takie swoje codzienne wydatki, żeby pójść do kina, bo rodzice mi dawali pieniążki na wynajęcie jakiegoś pokoju, czy akademika i na jedzenie, ale na to, żeby coś faktycznie pójść do teatru, do kina, ja musiałem na to sobie zarobić i naprawdę ciężko pracowałem. Bardzo długo nie pracowałem też w zawodzie, bo pracowałem w firmach farmaceutycznych tylko po to, żeby faktycznie te pieniążki zarobić, żeby odciążyć już rodziców, żeby móc się utrzymać. I po pewnym czasie wróciłem do zawodu, bo kochałem to, kochałem pracę z pacjentami i chciałem się realizować właśnie jako lekarz i spełniłem swoje marzenie. Ale początki naprawdę były mega, mega trudne. Wiesz, ja oprócz medycyny skończyłem jeszcze SGH z wyróżnieniem, z bardzo dobrą oceną. Jestem magistrem jeszcze ekonomii, ale wykorzystałem tak naprawdę połączenie medycyny z ekonomią, również później w tworzeniu biznesów. Ale jeszcze raz, to była naprawdę ciężka nauka, ciężka praca i to, co dziś mam, to tak naprawdę to jest 20-25 lat mojej ciężkiej pracy.